Cześć kochani, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Morse TV. Dzisiaj jak widzicie pogoda piękna, w końcu mamy słońce. Ania, czemu grupowo morsujemy, a nie osobno? Według mnie, po pierwsze ze względów bezpieczeństwa, ponieważ grupowo wiadomo, gdyby coś się stało, a jesteśmy sami, no to nikt nawet o tym nie wie, że nie wiem, idziemy pod wodę, czy mamy jakieś problemy z sercem, cokolwiek. No a dwa, jest to super, jest to o wiele raźniej, motywacja i świetna zabawa. Im większa grupa, tym lepiej. Cześć Kasiu! Ile morsujesz? Morsuję już 4 lata, czwarty rok w zasadzie. I co fajnie? Pełny jest? Czwarty rok, bo w lutym zaczęłam. No, morsowanie to duży zastrzyk energii, walka z celulitem. Pierwszy was sezon na morsowaniu? W sumie trzeci miesiąc się zaczął. Trzeci miesiąc się zaczął. I co, chorujecie? Nie. A ty zanurzyłaś dwie głowę? Tak, trzy razy. Super, to jest tak zwany reset. Reset nie jest dla mnie jakąś nowością, bo ja zimne prysznic jak biorę, to kończę kolaniem się właśnie na głowę. Więc widzicie, kochani, można się też zresetować pod prysznicem, w wannie lub nad morzem, nie? Tutaj też chodzi o to, że to uruchamia nerw błędny, który właśnie idzie nam przez całe ciało, aż do jelit, tak? I kiedy się zanurzamy cali w zimnej wodzie, po prostu ten nerw błędny się resetuje, stąd może reset. Super! Słyszeliście? Zanurzamy głowę następnym razem. Chciałam tylko powiedzieć, że Ania tak naprawdę w tym roku trzyma naszą grupę w ryzach, bo ja się przygotowuję do ultra i ja zawsze morsowałam później, więc Ania w tym roku piona, duże gratulacje, trzyma naszą grupę w ryzach, wspólnie przyjeżdża co niedzielę o 12:30 i zawsze się z nimi kąpie, tworzy fajną atmosferę. Czasem się spóźnia! Czasem się spóźnia, ale to nic, wybaczamy jej, robi fajną rozgrzewkę i pilnuje tak naprawdę tej grupy.